Pierwszo gratulujem Trnovđaku na bardzo dobrym meczu, dynamiczny mecz i kibice, myślę, są widziali dzisiaj, bardzo dobry mecz, bardzo dynamiczny mecz, 7 bramki, a u swoich zawodników tylko superlatywi, walczyli, strzeli 4 bramki, mieli już więcej sytuacji, bramkę stracili, brak koncentracji, ale wygrani mecz, 4 bramki i tylko superlatywi. Dziękuję. Wygrała drużyna, która strzeliła 4 bramki, która wykorzystała błędy, jakie myśmy popełniali. Nie można wygrać meczu czy zremisować, kiedy w linii obrony, dajmy na to, 3 zawodników słabo gra, w słabej dyspozycji są. Wyraźnie po naszych błędach Legionowia strzelała bramki. Myśmy wyszli z postanowieniem, że ten mecz wygramy, że my pierwsi strzelimy bramkę. Tak się nie stało. To nie znaczy, że ten mecz był zły. Ten mecz był emocjonujący, trzymający w napięciu. Gramy w Mielcu podobny mecz, przegrywamy 2-1, tutaj przegrywamy 4-3. Ja byłem przekonany, że przy wyniku 3-3, kiedy doszliśmy Legionowie, że ten mecz wygramy. Kolejny błąd ze strony, kiedy my jesteśmy przy piłce, kiedy my głupio wykopujemy piłkę, Legionowa przechwyca, fauna bodajże na Czerkasie i strzelają nam kolejną bramkę. Szkoda. Mam nadzieję, że ta drużyna się będzie rodzić w bólach i rodzi się w bólach. Dużo słabych punktów jest, nie pomagają nam co niektórzy zawodnicy, którzy tutaj są już dłuższy czas. Co ciekawe, starsi zawodnicy biorą ciężar gry na siebie, młodzi jakoś stają z boku i nie wnoszą tego, z czego my się spodziewamy po nich. Zawiedli mnie co niektórzy zawodnicy. Mam nadzieję, że w następnym meczu będzie lepiej. Gramy w środę, najbliższy mecz, jest okazja do rewanżu na Okocimskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do trenerów państwo macie? Jeżeli... Panie trenerze, bardzo szybko dzisiaj pan zaczął zmiany robić. Czy to były jakieś kwestie zdrowotne? A co miałem robić? Miałem się biernie przyglądać, co robią obrońcy, co niektórzy i co niektórzy pomocnicy. Przecież to, co robił Tomek Persona, no to jakieś nieporozumienie. To, co robił na prawej stronie Konrad Stępień, to może to wynika też, że miał jakąś tam kontuzję, przerwę i on jest nieprzygotowany, ale takie błędy, to co popełniał stoper Bartek, no to ja miałem biernie się przyglądać, no przy tym przegrywamy. Szukam jak najlepszych rozwiązań. Nie mam zwyczaju biernie siedzieć i przyglądać się, dawać czas zawodnikom. Tym bardziej, że trafiliśmy na zespół, który zostawił trochę zdrowia na boisku. Przeciwko temu zespołowi trzeba było podobne warunki narzucić jak Frankiewicz, jak Michał Hrabosz, jak Kukiełka, który wszedł po przerwie, jak Łukasz Nadolski. Jeśli wszyscy by w ten sposób podeszli, tak jak podeszła Legionowa, przypuszczam, to ten mecz byśmy nie przegrali. Za dużo słabych punktów, ale to nie wynikały słabe punktu, że oni są słabi. Oni po prostu nie traktują tego na 100%.